stylu wspomnienia. Jak byłem młodym, początkującym i zaczynałem pracę zawodową i zarabiałem, jak się zarabia na początku, niewiele. Miałem bardzo fajnego kumpla, starszego o 10 lat, Marian. Marian miał poczucie humoru. Wszyscy Mariana lubili, bo miał poczucie humoru. Ja byłem bardzo poważnym człowiekiem. Ja byłem nie tylko jak na swój wiek, ale w ogóle jak na każdy wiek bardzo poważny. I Marian któregoś dnia podchodzi do mnie i mówi: ty, Jędruś, czym ty się martwisz? Ja mówię, wiesz, Marian, byłem poważny powód. Prawdopodobnie za 3 miesiące przyjdą do mnie poważne problemy. A on mówi: czy na pewno przyjdą? Ja mówię: no nie wiem, może się okazać, że nie przyjdą, ale chcę się przygotować, bo one przyjdą. Za 3 miesiące. Marian się pyta: a czy jest szansa, że nie przyjdą do ciebie, tylko do kogoś innego? Mówi: no jest szansa. On mówi: a nie byłoby lepiej, jakbyś się zaczął martwić dopiero jak te problemy przyjdą? Mówi: no dobrze, ja wtedy nie będę przygotowany na przyjście problemu. Mówi: wiesz co, co innego jest się zastanowić, jak można rozwiązać problem, a co innego jest przez 3 miesiące martwić się, że on może przyjść. I chyba wtedy zrozumiałem, że to jest ogromna różnica, czy ja rozwiązuję problem, czy ja się martwię tym, że on może przyjść. Bo może nie trafi do